Cześć kochani, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Was do wykonania ze mną przepiśniku, takiego bardzo prostego, szybkiego, z takim pudełeczkiem, który jest dosyć mocno ozdobiony wieloma elementami do wycinania. Bardzo słodko, bardzo owocowo, cukierkowo, tak jak lubię najbardziej w kuchni, kolorowo i ta kolekcja pozwala mi na to idealnie. Słuchajcie, takie pudełeczko, niczego sobie, dosyć grube. Zobaczcie te elementy, ile jest tutaj tego, naprawdę mega. Tu z tyłu jest ozdobiony papierami, papiery są bardzo ozdobne, także na dobrą sprawę, jak zaraz zobaczycie, nie trzeba wiele, żeby efekt pięknej, takiej kuchennej wariacji uzyskać. Słuchajcie, otwieramy sobie pudełeczko. Tutaj grafika mi się ukazuje. Tu sądzę, że jeśli byłoby to na prezent, to byłyby jakieś drobne życzenia. Chociaż tutaj też mam sporo miejsca. Tutaj jest bardziej już warzywnie. Mamy malutkiego, jednego takiego tagusia symbolicznie włożyłam z resztek, bo resztek mi troszkę zostało, które prawie w całości wykorzystałam już teraz. Słuchajcie, taki taguś, jeszcze kilka takich tagusiów się tu zmieści, także ze spokojem po to taki zapas jest, żeby można było troszkę użyć. Ładnie wszędzie oklejone pudełeczko, także nic się nie rozwali, nie przestawi na magnesiki. To pudełko, jak zobaczycie, jest tutaj łączone, czego w ogóle nie widać, ponieważ nie miałam tak dużego arkusza papieru i wyrobiłam złączonych arkusików. Jeden arkusz papieru A3 wystarczy Wam na takie pudełeczko. Od podstaw je sobie za chwilę zrobimy. Tu mam taki drobny notesik. To jest szkicownik kupiony w którym sklepie, już teraz nawet nie pamiętam w którym. I słuchajcie, tu po prostu słodkie, mam takie słodycze, taką grafikę wybrałam z papierów. Nie chciałam go ozdabiać tutaj, ze względu na to, że później będę miała problem, żeby jak on będzie wkładany, wykładany, szczególnie, że jest to przepisnik z myślą o takich przepisach dla dziecka, żeby dziecko mogło sobie zacząć prowadzić taki przepisnik. No to słuchajcie, gdzie po prostu to się zniszczy, dlatego jest to płaskie. Otwieramy tutaj i słuchajcie, taką pierwszą stronę trochę journalową, troszkę postemplowałam stempelkami, troszkę poszczępiłam papier dla takiego lepszego efektu trójwymiarowego, ponieważ tak jak mówię, no nie dawałam tutaj żadnych dystansów, a i tak efekt trójwymiarowości troszkę uzyskałam. Mam nadzieję, że w kamerze jest on też widoczny. Tutaj kolejny arkusik z piękną grafiką. Tutaj akurat przetwory, ale są też owocki, także jeśli dziecko właśnie będzie chciało sobie tak skategoryzować te przepisy, no to akurat z dwóch stron ma taką możliwość. Tu są też właśnie takie zielenie i tu są bardziej takie owocki, także albo owocowo, albo typowo słodyczowo, tu tak bardziej zdrowo, tu tak może mniej zdrowo, ale wiadomo jak to dzieci lubią i to, i to. Także mam nadzieję, że Wam się taki projekcik spodoba. Jest on dosyć mimo wszystko czasochłonny, ponieważ wykonanie tego pudełka już troszkę zajęło. Jest tutaj sporo różnych elementów. Oczywiście korzystałam z najnowszej kolekcji Kitchen Mood od Craft O'Clock oczywiście. Słuchajcie, najnowsza kuchenna, bardzo, no dla mnie po prostu mega kolekcja. Korzystałam z tej kolekcji głównej w rozmiarze 20,3 na 20,3 cm i w tym samym rozmiarze z papierów bazowych. Zeszło mi po pół prawie całej kolekcji. W obu kolekcjach zostało mi chyba 4, tak teraz liczę, 4 arkusiki tylko, bo naprawdę mimo małego rozmiaru to troszkę tego papieru tutaj schodzi, także musicie sobie założyć ten zapas, bo tutaj boczki też są pooklejane i tył. No i tak naprawdę tutaj musiałam jeden arkusz papieru poświęcić na jedną stronę, na każdą ze stron.
przez z tych ścinków tutaj też wypełniłam troszeczkę, żeby też mi nie zostawało. Jeszcze Wam pokażę, tyle ścineczków mi zostało, także ja ich nie wyrzucam. Na pewno z nich sobie zrobię jakąś karteczkę. Takie tła ze ścinków też są super, także polecam Wam też odkładać te ścineczki z kolekcji. No i słuchajcie, jak chodzi o dodatki, korzystałam z miksa dodatków, ponieważ i kuchnia, i food. No i ten oczywiście te produkty spożywcze w tej drugiej. Także z każdego po troszku coś tam się znalazło. Dlatego cóż, nie przedłużając, zapraszam Was do wspólnego tworzenia ze mną. Na pewno jeszcze się przydadzą, o widzicie, nie powiedziałam, napisy. Urodziny, imieniny, to z tych trzech, czterech w sumie rzeczy, bo dwie kolekcje, miks dodatków i napisiki. Z tych czterech rzeczy korzystałam, jak chodzi o Craft O'Clock. A tak, no to wiadomo, nożyczki. Słuchajcie, ja tutaj z dziurkacza korzystałam jeszcze, oczywiście nie jest to konieczne. Do tego klej, nożyczki, troszkę tuszu, bo tutaj troszkę Vintage Photo potuszowałam, troszkę sizalu, troszkę tutaj postemplowałam takim, tak na zielono delikatnie, stempelkiem takich wyrazów, jakby takiego pisma. No i cóż, na pewno sporo dystansu, bo jeszcze raz Wam pokażę, zobaczcie, jakie to jest tutaj mocno podniesione. Tekturka, rameczka z tekturki. Także naprawdę sporo się tu dzieje, więc nic, tylko tworzyć i zacząć spisywać przepisy, do czego Was serdecznie zachęcam. A może stworzycie taki przepisnik dla swojej pociechy, żeby za kilka lat mogła dowiedzieć się, co lubiła jeść, co lubiła zjadać od mamy, babci, siostry, kogokolwiek. Zapraszam Was, twórzmy. I cieszmy się z tworzenia.